proszę o zabranie głosu, przedstawienie zaproszonych gości, gospodarza dzisiejszego spotkania, panią prezes Ewę Jarocką. Mam zaszczyt powitać państwa na gali inauguracyjnej projektu zatytułowanego Dojrzałość okresem jest złotym, który jest realizowany w ramach programu ministra nauki i szkolnictwa wyższego dotyczącego wsparcia uniwersytetów trzeciego wieku. Projektowi dałam tytuł Dojrzałość okresem jest złotym. Jest on skierowany do słuchaczy 5 uniwersytetów trzeciego wieku, które funkcjonują we wschodniej części Mazowsza. Są to uniwersytety w Siedlcach, Łosicach, Sokołowie Podlaskim, Węgrowie i Zbuczynie. Po pierwsze, proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia od premiera Jarosława Gowina. Niech wsparcie ministerstwa będzie dla państwa dowodem uznania dla inicjatyw podejmowanych przez uniwersytety trzeciego wieku. Wszystkim państwu życzę, byście byli pełni młodzieńczego zapału i czerpali radość ze zdobywanej wiedzy, jak również dzielili się swym doświadczeniem życiowym z innymi. Już 13 lat działamy i mam nadzieję, że słuchacze Sokołowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są satysfakcjonowani ofertą, jaką im kierujemy. Na pięknej podlaskiej ziemi leży Sokoł. Na jesieni ubiegłego roku ministerstwo ogłosiło konkurs w ramach takiej strategii pilotażowej Jarosława Gowina z programem dotyczącym wsparcia istniejących już uniwersytetów trzeciego wieku. Jak widać po dzisiejszej uroczystości, to jest absolutnie strzał w dziesiątkę, tak można powiedzieć, bo w całym kraju zainteresowanie było gigantyczne. To jest ponad 150 tysięcy słuchaczy. Uniwersytet trzeciego wieku w Zbuczynie. Przed państwem wystąpi nasz wspaniały zespół wokalny Unibabki. Dona, 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 dona. Zapraszam bardzo serdecznie nasz zespół uniwersytecki Art Senior na scenę. Nieubłaganie płynie czas, żalem możemy razem, możemy dużo więcej razem. Już coś zrobiliśmy wcześniej sami, teraz mamy wsparcie i będziemy mogli jeszcze więcej. Czyli innymi słowy, ministerstwo daje możliwość, żeby seniorzy jeszcze bardziej rozwinęli skrzydła. Seniorzy dochodzą do głosu i my chcemy im w tym pomóc. Każdy z uniwersytetów będzie w ramach projektu miał wykłady audytoryjne z wielu dziedzin nauki, jak również różnego rodzaju warsztaty. Będą to warsztaty psychologiczne, warsztaty komputerowe, warsztaty językowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania w ramach klubu filmowego. No i oczywiście to, co seniorzy bardzo lubią, czyli spotkania zespołów wokalnych i spotkania usprawniające. Zaprezentuje się nowy chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku imienia Tajnej Organizacji Nauczycielskiej z Łosic. Proszę bardzo. My, strażnicy pamięci dawno minionych dni, dziś kreujemy. No, jesteśmy chyba pierwszym oferentem, który w sposób tak uroczysty właśnie rozpoczął realizację projektu. Nawet usłyszałam tutaj, że no, być może będziemy takim wzorcem dla innych. Bardzo się to podobało. Forma przedstawienia, forma zaprezentowania wszystkich uniwersytetów. Także to jest szczególne wyróżnienie. Teatr Dlaczego Nie? Powstał po to, żeby po pierwsze cieszyć widzów
cieszyć widzów kunsztem teatralnym, jak również realizować te pasje, które może z przyczyn zawodowych, może rodzinnych, gdzieś drzemały w naszych słuchaczach, nie zostały jeszcze dopuszczone do głosu. Cieszę się, że przyszłam. To, co pokazaliście, to po prostu bajka, rzeczywiście bajka. Wszystkiego dobrego życzę. Projekt trwa do 15 grudnia 2017 roku. W grudniu, na początku, w pierwszej dekadzie planujemy taką galę podsumowującą. Ta gala odbędzie się w Sokołowie Podlaskim.